Cześć, ja jestem Węku, a chwilę temu na ekranach mieliście właśnie informację o tym, co niebawem właśnie pokaże się na Windowsie. Mianowicie, jest to już, można powiedzieć, raczej pewne, że na wiosnę tego roku Forza po raz pierwszy zawita na wasze komputery. Mianowicie będzie to Forza Motorsport 6 Apex. Jest to wersja tylko i wyłącznie pod Windowsa 10, ponieważ właśnie tutaj Windows, Microsoft próbuje pokazać światu, że 10 jest takim właśnie wiodącym systemem. No i generalnie wiemy o tych, że tyle, że będzie to tryb gry, tak właśnie jak na, można powiedzieć, na normalnej Forzie 6. Czyli tryb gry po prostu będzie w formie wyścigów na torach, zamkniętych po prostu, tylko i wyłącznie. Będzie to gra free to play z mikropłatnościami oczywiście. Aczkolwiek twórcy gry tutaj już mówią na wstępie, że za samochody nie będzie trzeba płacić, ewentualnie za jakieś tam może inne modyfikacje. Aczkolwiek to jeszcze nie jest do końca, że tak powiem, pewne. No i cóż, co jeszcze wiemy na pewno? Na pewno wiemy o tym, że będzie ta gra obsługiwała DirectX 12 oraz, co najważniejsze, wszystkie detale będą w 4K. No jest to, można powiedzieć, dosyć już standard, ponieważ właśnie też na wiosnę tego roku wychodzi Need for Speed 2015, to prawda. I też będzie miał 4K oraz nielimitowany ujęć klatek. Ale okej, mniejsza już z tym. Wiemy również tyle, że z trybu multiplayer zostanie nam tylko i wyłącznie możliwość zrobienia sobie zdjęcia tego, jaki mamy czas na danym torze, albo ściganie się po prostu z duchami naszych kolegów, ponieważ tutaj już właśnie twórcy tejże gry zapowiedzieli, że nie będzie takiego typowego multiplayera, gdzie po prostu będziesz miał możliwość jazdy z kolegą na torze obok przykładowo. No cóż, wiem też tyle oczywiście, że podczas konferencji odnośnie tejże gry Forza działała na komputerze o następującej specyfikacji, mianowicie będzie to procesor Intel i7 6700K oraz 32 GB RAM-u, a także karta graficzna Nvidia 980 Ti wraz z dyskiem SSD. Cóż, no generalnie jest to optymalny sprzęt po to, żeby grać sobie w 4K 60 FPS-ów na ultra, można powiedzieć. Pamiętajcie oczywiście również o tym, że jest to dopiero gra, można powiedzieć, w fazie pre-alpha. I jeszcze do końca nie jest to sprecyzowane, jakie będą minimalne po prostu wymagania tejże gry, ale to już pewnie niebawem się zmieni. No także to było na tyle. Cóż, no trzymajcie się, na razie, cześć.